Witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku na kanale. Dostałem paczuszkę brakującą, graty do DRD-ty. Znowu następuje ten dzień, w którym mi brakuje paliwa. Ajajaj. Znowu następuje ten dzień, w którym przed jazdą oczywiście trzeba będzie sobie przy motorku troszkę pogrzebać. Jedziemy sobie zamontować te... O nie! Moja paczuszka. Kurde, akurat w takie bagno mi wpadła. I teraz to trzeba wytrzeć, kurde, gdzieś. Ale możecie się już spodziewać, co to jest. Kurde, znowu spada. Witam już po serwisie. Jak widać, przedmiotem przesyłki był brakujący element w okleinie. Już mam tył oklejony ładnie, także spoczko. Więc tak to wygląda. Dużo się nie zmieniło. Śmigamy na miasto. Dzięki. Tu mam pod błotnikiem takie trzy dziurki, do których muszę coś zamontować grubszego niż ten aluminiowy stelaż, ponieważ zaczyna przy dłuższych gumach już mnie boleć noga w tym miejscu. Także co, chyba będzie trzeba zainwestować w jakieś solidniejsze buty, bo tak szczerze powiedziawszy, ostatnio dawno nie wyglebiłem. Ostatnio moja gleba to była na KTM-ie, ale to nie była gleba z powodu braku skilla, tylko to była gleba z powodu braku sprawnego motocykla. A w KTM-ie jest taki problem, że jak zaduszę ten hamulec, dosłownie półtora albo dwie sekundy i on wpada w podłogę. Coraz bardziej zmierzam ku temu, żeby po prostu przerobić KTM-a na supermoto, chodzić się po miejscówkach, tak, taki stricte stanterski, żeby po prostu skilla sobie wyrobić fajnego. Bo na DRZ-cie coś czuję, że jest to realne, ale będzie to pewnie mega trudne. W sumie troszkę zgłodniałem, więc sobie może coś ogarnę do szamy. Siema! Siemano. Gdzie dzisiaj latasz? A na razie przyjechałem zjeść. Cześć. Dobra, ja lecę sobie zamówić coś. Dobry, proszę swój ciągnie. Dzień doberek, już chwileczkę. W sumie na drive'a nigdy na motorku nie podjeżdżałem. Fajny motor. A, dziękuję bardzo. O Jezu, jak się z tym ruszyć teraz? Dobra, jakoś sobie potuptam. Cyk, byleby prędkości nie wytracić i będzie dobrze. Dobra widzowie, ja robię przerwę na szamę i widzimy się za chwilę. Dobra, mamy strzałkę, ale trzeba się stosować do przepisów ruchu drogowego. Zatrzymać się. O, nawet nie trzeba się zatrzymywać. Bardzo dziękuję za to zielone światło. Kurde, czuję troszkę, że mam mało ciśnienia w oponach. Tu podobno jest jakaś pompka rowerowa. Zobaczymy, czy uda mi się napompować oponę chociaż troszeczkę w tą pompką. Jeżeli nie, to sobie zajedziemy na stację. O, dobra, tutaj. Zajebiście. Nie. Dobra widzowie, nie udało się. Końcóweczka jest inna i niestety tylko rowerowe tym napompuje. A może nawet i nie rowerowe. Widzę, że ta końcówka jest taka bardziej rozwalona. O, widzę, że kolejka jest do kompresora. O. Pompują więcej powietrza niż ja, kozaki. Muszę mówić cicho, żeby mnie nie słyszeli. Tam jeszcze milicja stoi. A, dziękuję, dziękuję. A, to tyle co ja akurat. Zobaczmy sobie teraz feeling z jazdy na troszkę większym ciśnieniu. Bo na pewno żej mi motocykl jedzie. Tak płynnie jakoś tak się czuję. Co tu robi prezes? Cześć prezes. Nie, ale wydech homologowany. Nie mam, ale możemy zmierzyć. Mnie ciekawi w sumie, bo wydech homologowany... Nie. To wiesz, on strzela, to on tak nie pokaże pewnie. Pomrozowany, głośny. A pokaż się, to na kole jedzie, kurwa. No pokażę. Tutaj? Muszę zobaczyć, może się... Do samego patrzenia się nie nauczysz. Zajebiście! Ja to mam takie szczęście, zawsze akurat jak stąd wyjeżdżam. I to jeszcze na gumie. No, gość mnie ostrzegał, że milicja. Ale ja widzę.
Dobra, kurde, niech jadą, dobra. Jest git. Jakbym ich wyprzedził, zobaczyliby moje piękne tablice. O, i tu już nie wjadę. Zakaz wjazdy WS-ką. Zielone! Zielone! Zrobię wszystko za te zielone. No kurde, czekam już pół godziny, może mnie czujnik jakoś nie wykrywa. Może on zejść? Kurde, chyba nie. Halo? Ja pierdzielę, drugą kolejkę czekam, oni już jechali. Trzecią kolejkę tu czekam, już mi się motocykl grzeje. No w końcu. Ileż można czekać? Ja rozumiem, kurde, kolejkę, ale ja tam trzy kolejki czekam. Następnym razem skrzydła rozłożę, tak, żeby być szerszym. Może mnie wtedy czujnik wykryje. Teraz pytanie, kogo się uczepię, czy mnie? Czy tego z przodu? W teorii mógłbym ich powyprzedzać. Ale w praktyce mogliby się uczepić czegokolwiek. Ale mają kabelków, miedzi. Nie no, tak naprawdę próbuję zachować spokój. Pierdziele. Oj mać, znowu policja. Dobry. Spokojnie, zmieścisz się. Trzeba być dla siebie uprzejmym. Proszę bardzo. Zapraszam. Już nie będę tu stał. Skąd tu tyle ludzi? Skąd byście się wzięli? Ale tutaj Saigon. O, nawet policja na rowerze. Dobry. Daj ta paczka cygara. I śmielenie z litrowe. Zwolnij dzieci. Zwolnij dzieci. Dzieci nie mogą pracować. Na czarno biznesy teraz reklamują. Tam już pada, widzowie, tam już pada. Dzwonię zaraz do Tigera Bonzo, mówię: Tiger, płytę główną pogodzie zablokuj. Tak, dokładnie tak. I on wtedy, wiecie, wykonuje swoje czary mary. Prawda, Tiger? Zaskrybujcie Bike Blaze tego typu. No właśnie, właśnie, subskrybujcie. A teraz wam pokażę taki myk. Dobra, nie teraz, tylko potem. Tu jest ogólnie parking, taki w miarę solidny. Zostawienie pojazdu na parkingu przez osoby nieuprawnione skutuje odchowaniem na parking strzeżony na koszt właściciela. Czyli, co to znaczy? Nie wolno wjeżdżać za zakaz wjazdu. To jest pewne, nie? Ale jak sobie objadę tu dookoła uliczką i wjadę na przykład do tyłu i dopóki nie zaparkuję tu swojego motorka, to podejrzewam, że jestem tu w 100% legalnie. Jeszcze nie testowałem tego wydechu w dogodnych warunkach dla mnie. Ale te warunki... O Jezu, kichać mi się. Koko, udało się bez gila, nie nacharałem sobie do kasku. Także spoko. Już wam przedstawiam, co to znaczy dogodne warunki dla mnie do testowania wydechu. O, już możecie usłyszeć, że... Zobaczcie, ile czasu mija, dopóki echo nie zaniknie. Raz, dwa, trzy. Ale to jest głośne, Jezu. Ja nie słyszę własnych myśli teraz. O kurde! O kurde! To już była przesada. Jak burza normalnie. I teraz sobie wyobraźcie, że ja mam wciąż seryjny wydech. Ops!